Zachęcam Państwa do udziału w przedsięwzięciu, które nazywa się Europejska Akademia Praw Człowieka. To jest przedsięwzięcie kierowane do uczniów szkół podstawowych, ale również średnich liceów również, które ma na celu zainteresowanie młodzież szkół śląskich tematyką praw człowieka. Zaczęliśmy paręnaście tygodni temu spotkaniem z Dmitrijem Bandarenką, byłym więźniem politycznym na Białorusi, który przedstawił to, jak był w więzieniu, jak ma się sytuacja nieprzestrzegania praw człowieka na Białorusi. I dzisiaj kontynuujemy ten projekt tak, żeby uczniowie mogli zapoznać się z tym, co dzieje się dosłownie kilkaset kilometrów od Katowic, a co absolutnie nie odpowiada standardom europejskim. Zachęcam wobec tego wszystkich nauczycieli, ale również uczniów do tego, żeby brali udział w Akademii Praw Człowieka, dlatego że to pozwala lepiej zrozumieć współczesną Europę i lepiej zrozumieć procesy demokracji, tego, w jakich warunkach żyjemy i w jakich żyją niestety nasi sąsiedzi, tak jak na Białorusi, po części w Rosji i w innych krajach, gdzie są więźniowie polityczni. Zachęcam Państwa do udziału w Europejskiej Akademii Praw Człowieka.